są transmitowane na żywo przez kamery kanału Plus. Niektórzy z dalszych okolic Polski, jeszcze biorąc pod uwagę niepewną pogodę, wolą zostać i obejrzeć turniej na żywo w telewizji, ale my się cieszymy, że tak licznie Państwo odwiedzili stadion przy ulicy Sportowej 2. Dzisiaj rozpocznie się oficjalnie sezon 2023 roku. Jak mówiłem, proszę Państwa, w obsadzie mamy trzech indywidualnych mistrzów świata, którzy w swoim CV wnieśli 7 tytułów. Po 3 tytuły.
Ingi Pedersen, któremu piszemy 3 punkty, drugie miejsce i 2 punkty jadący za nim jak cień Artiom Łagota. Trzecie miejsce 1 punkt Patryk Dudek, bez punktu Szymon Schlauderbach. Czas zwycięzcy 64.
puszczę, kurde. No proszę Państwa, nie wypominając wieku Inkiemu Pedersenowi, który jest urodzony w 1977 roku, zatem w tym roku ma 46 lat, o tak ciężkiej, koszmarnej kontuzji, którą odpisał, prezentuje wyborną formę. Myślałem oczywiście 3 punkty, drugie miejsce i 2 punkty, pierwsze, trzecie miejsce, 1 punkt, Bartosz Zmarzlik, bez punktu, Wenia. Pierwszy na mecie Daniel Jeleniewski, któremu piszemy 3 punkty. Drugie miejsce i 2 punkty Wiktor Przyjemski. Trzecie miejsce 1 punkt Kacper Boryna. Bez punktu Szymon Szlafer. Thank you.
Wyniki wyścigu ósmego. Pierwszy na mecie, proszę Państwa, Andreas Jager, który faktycznie prowadził od startu do mety. Drugie miejsce i dwa punkty Szymon Woźniak. Trzecie miejsce, jeden punkt Patryk Sudek. Bez punktu Andrzej. Ciekawa konfrontacja w wyścigu dziewiątym, ostatecznie pierwszy na mecie wychowanek bydgoskiej Polonii Szymon Woźniak, któremu piszemy 3 punkty i zawodnik ten po 3 seriach startów ma na swoim koncie 8 punktów. Drugie miejsce i 2 punkty Jarek Hampel, który ma 6 punktów po 3 startach. Trzecie miejsce, 1 punkt. Wyniki wyścigu 10. Pierwszy na mecie Kacper Woryna, któremu piszemy 3 punkty. Drugie miejsce i 2 punkty Andrzej Sebiediew. Trzecie miejsce, 1 punkt Niki Pedersen. Bez punktu w tym wyścigu Dawid Bellego. Pojadą w kasku czerwonym Patryk Dudek, w kasku niebieskim Benjamin Basso, w kasku białym Dominik Kubera i w kasku żółtym Daniel Jeleniewski.
Następny pojedynek w wyścigu 11. Arbiter dzisiejszego spotkania, pan Remigiusz Suksyk, analizuje. Proszę Państwa, Dominik Kubera ostatecznie melduje się pierwszy na mecie. Piszemy mu 3 punkty. Drugi na mecie Patryk Dudek. Piszemy mu 2 punkty. Trzecie miejsce, 1 punkt Daniel Jeleniewski. Bez punktu Benjamin Basso. Zakończył się wyścig 12, kończący trzecią serię startów dzisiejszego 34. kryterium masów polskich lig żużlowych. Pewnie zwyciężył w nim Artiom Łaguta, któremu piszemy 3 punkty. Drugie miejsce i 2 punkty Kenneth Pierre. Trzecie miejsce, 1 punkt Andreas Jager. Bez punktu Wiktor Przyjemski. Czas zwycięzcy 62 sekundy, 21 sekund. Pierwszy na mecie Artiom Łaguta, któremu piszemy 3 punkty. Drugie miejsce i 2 punkty zdobył Bartosz Marslik. Trzecie miejsce, 1 punkt Andrzej Zlebiediew. Bez punktu z powodu defektu motocykla Daniel Jeleniewski.
13-14 w bliskim kontakcie cała czwórka żużlowców. Pierwszy na mecie Kacper Woryna, któremu piszemy 3 punkty, drugie miejsce i 2 punkty Patryk Dudek, trzecie miejsce, 1 punkt Jarosław Hampel, bez punktu Kenneth Pierny. A w wyścigu 15 pojadą. Po ciekawym, emocjonującym pojedynku pierwszy na mecie zameldował się Szymon Woźniak, który ma na swoim koncie za te po tych trzech punktach 11 punktów po 4 seriach startów. Czas zwycięzcy 63 sekundy. Thank you.
wyścig 17 zakończył się zwycięstwem Bartosza Mazlika, któremu piszemy 3 punkty i zawodnik ten kończy dzisiejszy turniej z dorobkiem 10 punktów. Uczestnicy wyścigu 17 dziękują Państwu za doping. Drugie miejsce i 2 punkty w tym wyścigu z dołudzami Bellego. Trzecie miejsce 1 punkt, Patryk Budek bez punktu, Wiktor Przyjemski. Na zwycięstwo. Pierwszy na mecie zameldował się Kacper Woryna, któremu piszemy 3 punkty. I Kacper kończy turniej z dorobkiem 11 punktów. Przy czwartym miejscu Szymona Woźniaka zrównuje się z nim dorobkiem punktowym. Drugie miejsce i 2 punkty na wagę zwycięstwa w dzisiejszym turnieju zdobywa Artiom Łakuta, który kończy turniej z dorobkiem 13 punktów. Trzecie miejsce 1 punkt Benjamin Basso. Bez punktu Szymon Woźniak. Czas zwycięzcy 62 sekundy 83 sekundy. 62 sekundy 83 sekundy. Musimy to na napisać? No, proszę Państwa.
Dominik Kubera, zwyciężając w wyścigu 19, dołącza do zawodników, którzy legitymują się liczbą 11 zdobytych punktów. Oprócz niego mówiłem Kacper Woryna oraz Szymon Woźniak. Zawodnicy dziękują Państwu za doping. Drugie miejsce, pierwsze swoje punkty w dniu dzisiejszym zdobywa Szymon Szymon. Zakończyła się runda zasadnicza 20 wyścigów, bo już wiemy, że będziemy świadkami wyścigu dodatkowego. Czwórka żużlowców po 11 punktów. Miki Pedersen, dziękuję Państwu za doping. Zwyciężył w wyścigu 20 w czasie 64 sekund 1 setnej, 64 sekundy 1 setna. Liczymy mu 3 punkty, 2 punkty za drugie miejsce w runda. Daniel Jeleniewski, który... Kubera po kapitalnej walce na dystansie. Zatem ten zawodnik dorobił 11
15 punktów plus 3 wyścigu dodatkowe zajmuje w dzisiejszym turnieju drugie miejsce. Trzecie miejsce w turnieju, a drugie w wyścigu dodatkowym zajął Szymon Woźniak. 11 plus 2, czas zwycięzcy 63 sekundy 23 setne. 63 sekundy 23 setne to czas zwycięzcy Dominika Kubery w wyścigu dodatkowego. Czwarte miejsce 11 plus 1 zajmuje w dzisiejszym turnieju Kasper Woryna. Prosimy Państwa jeszcze chwilę.